Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Michał, a to kolejny odcinek z gry Train Tour, bardzo długo zapowiadany. Akurat pewnie się zastanawiacie, dlaczego rozpocząłem nagrywkę z tej gry. Dlaczego początek tej nagrywki zawiera już od razu menu głównie, a nie ekrany początkowe tego tytułu? Ponieważ i tu was zaskoczę. Power Directorowi, na którym montowałem gameplay poprzedniego odcinka. Odwalił focha w pewien jakiś tam sposób, albo coś się z nim zepsuło, że akurat jak się okazuje, poszczególne rzeczy w tej grze go zawieszają i nie tylko jego, także normalny obraz nagrywania, jak na przykład ekrany początkowe, ekrany ładowania, no tego typu sprawy. A ja tymczasem zdaję sobie sprawę, że aby zatrzymać te napisy końcowe, które pojawiają się co jakiś czas, muszę cały czas stukać w ekran. Kto czy siak. W dzisiejszym odcinku, akurat jak się okazuje, postaram się znaleźć klucz do sejfu ukryty gdzieś w tym wielkim szatu. Tak więc ja najpierw ponownie obejrzę sobie reklamę, by odblokować ten poziom, bo jak się okazuje, no cóż. A tymczasem zapraszam was do oglądania. A więc dobra, widzimy się. Przepraszam. Kaszel mnie złapał. No dobra, a więc widzimy się już na miejscu. A więc jesteśmy ponownie w miejscu, w którym zakończyliśmy. Oczywiście nie jest to tak, że no właśnie. Że po prostu gra zapisała mi to miejsce, żebym sobie wszedł tutaj. O nie! To jest takie coś, że po prostu musiałem przejść ten poziom od nowa i no, przyznam szczerze, że parę gaf zdarzyło mi się popełnić w ciągu tego. Niestety. No ale teraz najważniejsze to znaleźć klucz. W odpowiednim żołnierzu. A więc dobra. Ty, niemilcu, ty go masz? Nie ma go. Muszę znaleźć ten przeklęty kod do sejfu. Poczekajcie chwilę. What the hell? Mam do powiedzenia. A więc do ukończenia misji mam rozumieć, że to odnalezienie sejfu było nadaremne. Już nie mówiąc o tym, że znowu musiałem przechodzić misję jeszcze raz, bo sparataczyłem z kolei. Okej, to by było na tyle w tym dosyć krótkim odcinku z gry Train Tour. I tym razem mamy
przemawianie tego generała George'a S. Pattona Jr. No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor damn bastard die for his country. Generał George S. Patton Jr. Piwnicowa przejażdżka. Czy coś tam. No. Udało się. Nie no, straszny kaszel mnie dzisiaj złapał. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że... No... W przyszłym miesiącu też się wkrótce zobaczymy. Co prawda mógłbym jeszcze wydłużyć ten odcinek i nie ograniczać go tylko do szukania klucza do sejfu, ale... No... Różni youtuberzy tak często w sumie robili, choć ja pokazałem zdecydowanie mniej. W każdym razie do zobaczenia za miesiąc, niestety tak sobie rozplanowałem. Wpadnijcie także na mój drugi kanał, Michael Medicine Vox, by w końcu uzyskał jakieś subskrypcje. A teraz są moje gry z The Movies. Tak więc, do zobaczenia. Faktycznie mogłem w sumie przedłużyć ten gameplay.